Józef Piłsudski, jak każdy wielki polityk, miał fanatycznych wielbicieli i nieprzejednanych wrogów. Pierwsza nasza propozycja to pamiętnik adiutanta marszałka Piłsudskiego, autorstwa Mieczysława Lepeckiego. Kim był Lepecki? Lepecki, oprócz tego, że był podróżnikiem, publicystą, majorem piechoty, był także adiutantem marszałka przez 5 ostatnich lat jego życia. Wspomnienia te o tyle są wyjątkową publikacją, że Lepecki był przez 5 lat przy Piłsudskim nieustannie. Możemy poznać zwyczaje, porządek dnia codziennego marszałka i jego ulubione książki, ulubione potrawy, wystrój mieszkania, a także mamy tutaj dokładne opisy podróży na Maderę, do Egiptu czy do Grecji. Oczywiście relacja Lepeckiego jest jednostronna i wiernopoddańcza, a na każdym kroku widać uwielbienie i podziw dla marszałka. Wspomnienia te pisane były z myślą o natychmiastowym ich wydaniu. Dlatego Lepecki chciał podtrzymać chwałę Piłsudskiego. Niektóre rzeczy pomijał, niektóre przemilczał, a niektóre wręcz wybielał. Czy mu się to do końca udało? No, czytelnik w tych wspomnieniach zauważy starość, powolne umieranie, rozkład osobowości, chyba wbrew zamierzeniom autora. Ale tutaj stawiamy trzy kropki i odsyłamy do wspomnień Lepeckiego. Kolejna książka to publikacja Darii i Tomasza Nałęczów, Józef Piłsudski, Legendy i fakty. Autorzy podjęli w tej książce próbę odmitologizowania postaci marszałka. I w tej książce znajdziecie różne opinie na temat Józefa Piłsudskiego, opinie osób współcześnie mu żyjących. No, jedni go uwielbiali i nie znali miary w gloryfikowaniu jego czynów. Inni go nienawidzili i wręcz przypisywali mu najcięższe przewinienia. Z wypowiedzi tych wyłania się obraz marszałka jako wielkiego męża stanu, ale też człowieka z ciemnymi plamami na życiorysie. Publikacja ta może być momentami bolesna, szczególnie dla tych, którzy są przekonani o nieskazitelności marszałka. A trzecia nasza propozycja to Orzeł Biały, Czerwona Gwiazda. Jest to opis wojny polsko-bolszewickiej w klasycznym studium Normana Davisa. Kim jest autor? No, Norman Davis to brytyjski historyk, który całe swoje dorosłe życie poświęcił badaniu historii Europy Środkowo-Wschodniej. W tej książce Davis odtwarza dokładnie przebieg poszczególnych kampanii i bitew, naświetla polityczny, społeczny i narodowościowy kontekst działań wojennych. Ukazuje problem z punktu widzenia Polaków, ale nie tylko, bo ukazuje punkt widzenia Litwinów, Białorusinów, Ukraińców, bolszewików, ale także państw zachodnich, Francji i Wielkiej Brytanii. Davis to autor, którego naprawdę dobrze się czyta, bo historyk ten wie, że źródła są bardzo ważne i przecież jest dociekliwym badaczem. Ale Davis wie również, jak podać tę historię czytelnikowi, żeby go nie zanudzić. I gwarantuję wam, że czytając Orła Białego nudzić się nie będziecie. A dla tych, którzy interesują się losami narodu polskiego, jest to pozycja obowiązkowa. Dziękuję.